wzięli moją matkę na przesłuchanie, wierzliwców, i wróciła z wybitym mostkiem, prawda, i trzema zębami przed nimi, tutaj trzy zęby złote, i dwa z białe, nie wiem, z kości chyba, to używano wtedy przed wojną, z kości słoniowej robiono, albo z kości morsa, robiono te do plomb, te zęby, które już nakładano, tam mocowano, a tak złote zęby. To wybito matce, było pobita była, po tego podpuchnięte oko i tak dalej, i potem chorowała, gorączkę miała, wypędzono ją do pracy, wypędzono do pracy i leżała nieprzytomna leżała, coś cały czas mówiła, coś nieraz jęczała, nieraz tego, ale potem zrozumiałem, że mówi niby zbliżone do łaciny, którą ja dosyć dobrze znałem, bo siostra uczyła mnie ministrantury po łacinie. No, okazuje się, że ona Dantego tłumaczyła, Boską Komedię, te słowa, które zapamiętałem do tej pory, prawda, to jak ona mówiła, lasciate ani speranza, prawda? Zapomnijcie, prawda, o powrocie, wy, którzyście zostali skazani, coś w tym sensie. No więc ja wtedy nie wiedziałem o to, co matka tego. Dopiero później, jak już byłem starszy, to zdałem sobie sprawę z tego, że ta zawsze uśmiechnięta, zawsze budząca w nadzieję w nas, w ludziach, w znajomych, pełna otuchy i tak dalej, kobieta wątpiła w to, czy my kiedykolwiek wrócimy, a jakże ona to głęboko musiała przeżywać, jeżeli potem w Malignie, no, całe fragmenty piekła wypowiadała. Wtedy tego nie rozumiałem.